Na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku razem z Werką pojedziemy po nawozy na nowy sezon, ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym powiedzieć, że partnerem odcinka jest serwis cashbackowy Letyshops, który pozwala nam na zwrot części kosztów zakupów online. Teraz na Letyshops wystartował konkurs na Mercedesa GLA200, także w tle widzicie już stronę konkursową. Wystarczy, że dokonacie zakupu od 40 zł na Allegro przez serwis cashbackowy Letyshops i każdy, kto odpowie na pytanie, dlaczego lubisz zakupy na Allegro, może właśnie wygrać nagrodę główną, czyli Mercedesa oraz karty podarunkowe Allegro. Poniżej widzicie również, że wystarczy spełnić te trzy warunki, czyli kliknąć weź udział i do dnia 28 lutego odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które przytoczyłam chwilę wcześniej. Zakupu promocyjnego możecie dokonywać do dnia 28 lutego, a poniżej w pierwszym przypiętym komentarzu znajdziecie link do Letyshops. Także przechodzimy już do naszego filmu. Driverka na swoim miejscu dowodzenia. Idziemy do Mianczyna po złoty towar. Tak, po drogi towar idzie. Złoty? No to złoty czy drogi na jedno wychodzi. Trasa w sumie dzisiaj jest ładna. Tylko trochę jest ślisko, bo jest mróz. Mróz jest, ale nie ma takiego oblodzenia na jezdni, to już jest duży plus. No ale ślisko jest. Tak. Przyczepy na razie puste. O Boże, jaka brudna szyba, nie będę lepiej pokazywać. Nie zdążyliśmy umyć, ale to nadrobimy spokojnie. Jak puści mrozi, to się umyje. I w sumie jedziemy blisko, bo do Mianczyna, czyli do siedziby naszej gminy. To jest z naszych okolic, to na pewno kojarzy.
więc jakieś 15 w sumie kilometrów od nas bliziutko. Czy wy też widzicie to skupienie? Jakaż ona skupiona. Odpowiadam za swoje życie. Boże, ona wiezie mnie jak jajko. A dopiero przecież to nie te święta, Weronika. Już nie było. Już nie było. Wrzut beretkę. No, Weronika już myślała, ona już agregatem by wyrabiała pod buraczki. Nie, wolałabym siać. A może wałować? Jeszcze nigdy nie wałowałam, więc... Więc w tym roku będziesz miała okazję. No, tak samo jak koszenie. Zdradziłaś, jaki będzie odcinek. To nieprawda. Tak, tak. Weronika już zdradziła, jaki będzie niedługo odcinek, ale... Ale nie będą... Czego to się nie wiesz? Tak, to będzie zdecydowanie taka tajemnica. Koszenie zboża na przykład. Tak, w lutym. O, i zaraz będziemy mijać też nasz punkt firmy New Holland, czyli firmę Rollmax. Tadam, po prawej stronie. Także mamy bardzo blisko. Jeszcze nigdy nie mieliśmy u siebie z serwisem problemu. I mamy nadzieję, że nie będzie. Tato z tym jedzie, ale go nie widać. Tak szybko jedziesz? No, nie, z tyłu za nami, więc nie widać go za przyczepami. Tak, mamy dzisiaj eskortę, bo tato za nami jedzie. I faktycznie przyczepy go zasłaniają. Niestety lub niestety go nie widać. No i w sumie teraz będziemy już skręcać. Także jak Werka mówi, że ślisko, to zaraz będziemy hamować. Na tą strzałeczkę. Przecież wiem. Tak, tak. Tylko tutaj mi mrugałaś. Nieprawda. O, i tatę widać nawet. W prawo. A to się nie wjeżdża tam prosto. No to jedź tak, ale nie, min kamyki. A jak źle pojadę? No to nawrócisz. To z dwoma przyczepami troszkę ciężko będzie. Jak to, Weronika, z dwoma przyczepami nie nawrócisz? No, ciężko troszkę będzie. Nie, ja wierzę w twoje możliwości. Ja może ciekawe, czy to sobie wziętaś. A te ładne, przydałyby się. O, tutaj już wyłożą. Wyłożą nawóz. Oby nie nasz. Nie, my będziemy mieli... Najświeższa partia. Dzisiaj przyjechała. To może tam czeka ten w woreczkach, to ten nasz? Tatuś już wyszedł z auta, więc już tam pewnie bajeruje przedstawicieli. Nie, no żartuję. Wszystko jest już przygotowane, więc zaraz będziemy się ładować. Werka tylko ładnie przyparkuje. Tylko jeszcze na razie nie wiem, gdzie jechać. No to czekamy. Tęskniłaś za tym swoim smerfem, co? Też, ale bardziej za pętę. Widzicie, jak to łatwo się przebranżowić? A mówiliście kiedyś, że my tylko w smerfach. Tatuś idzie. O, już mi macha. Macha? Tak, nadzorowanie kierunek ruchem. Kierowanie ruchem.
No w sumie nawet sporo tutaj jest miejsca. I my już wracamy do domku. Zapakowane, a raczej przyczepy są załadowane. Załadunku niestety nie nagrałyśmy, bo nie dostałyśmy pozwolenia na nagrywanie. Tak. Więc wynagrodzimy to wam rozładunkiem u nas na podwórku. Za chwilkę będziemy w domu, rozszczepimy się i będziemy rozpakowywać nasz ładunek. Rozpakowywać? Rozładowywać raczej. Rozpakowywać naszą paczkę. Makes perfect, I'm still trying.